poprzednim odcinku mojej istryjskiej serii pokazałem wam piękny Rovinj. Teraz wybierzemy się w podróż zachodnim wybrzeżem półwyspu. Na trasie mamy Poreč, Nowigrad i Umag. Dzisiaj zrobimy sobie wycieczkę objazdową po Istrii. W planach na trasie najpierw zatrzymamy się na punkcie widokowym na kanał Limski, następnie Poreč, to miasto, gdzie znajduje się bardzo stary kościół wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, następnie Nowigrad, jeśli starczy nam czasu, no a jeśli się wyrobimy, to także Umag. Zaraz przy drodze na parkingu tak naprawdę jest taka platforma widokowa. Wejdziemy do góry, no bo podobno właśnie stąd rozpościera się piękny widok na kanał Limski. Kanał Limski, który tak naprawdę jest podłużnym, wcinającym się w ląd zalewem. Być może nie jest to jakiś najbardziej spektakularny widok, który tutaj zaliczyliśmy podczas naszego pobytu w Chorwacji, ale i tak warto zatrzymać się tutaj na chwilę, wspiąć się na tę platformę, to nic nie kosztuje. Jego nazwa wywodzi się od słowa lime, czyli granica. Otóż w starożytności ten właśnie kanał wyznaczał granicę w cesarstwie rzymskim pomiędzy Italią a Dalmacją. To by było na tyle o kanale Limskim. Od razu przenieśmy się do Poreč. Najcenniejszym zabytkiem w Poreč jest bazylika świętego Eufrazjana. I to właśnie będzie główny punkt naszego programu zwiedzania w tym mieście. Zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, powstały w czasach panowania tutaj cesarstwa bizantyjskiego. Jesteśmy na placu Slobodę. To główny plac starego miasta w Poreč z górującym nad nim kościołem Matki Boskiej Anielskiej. Zobaczyć można też tutaj taki osobliwy pomnik. Nie wiem dokładnie, jaki jest jego przekaz. Nie ma tutaj żadnej informacji. No, wygląda troszkę jak rzeźba turystki, której przydarzyło się jakieś wielkie nieszczęście. To, co najlepsze w Poreču, a więc zwiedzanie bazyliki, zostawimy sobie na koniec. Najpierw pospacerujemy troszkę ulicami Starego Miasta, a być może uda nam się również odnaleźć rzymskie ruiny. Budynek rodziny Lyonów, jeden z najcenniejszych zabytków gotyckich na Istrii z 1473 roku. A to już inny ze znanych zabytków w Poreču, dom romański z XIII wieku. Rzymskie ruiny w Poreč znajdziecie prawie na samym końcu cypelka, na którym położone jest miasto. To antyczna świątynia Marsa i Neptuna z I wieku przed naszą erą, powstała prawdopodobnie w miejscu wcześniejszej świątyni ilryjskiej. Miała być największym tego typu obiektem na całej antycznej Istrii. Stanowisko jest bardzo ciekawe, choć niestety tylko cząstkowo zachowane. Zwiedzić można je bezpłatnie, a więc na pewno warto. W końcu dotarliśmy też do Bazyliki Eufrazjusza. Tutaj naprawdę można poczuć ducha minionych wieków. Ten niezwykle cenny zabytek architektury wczesnobizantyjskiej od 1997 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy kościół poświęcony świętemu Maurowi, który według legendy miał zginąć właśnie w tym miejscu, powstał w IV wieku. W VI wieku natomiast, w czasach biskupa Eufrazjusza, od imienia którego jest nazywana, wybudowano bazylikę wraz z całym kompleksem i właśnie ona przetrwała do naszych czasów. Słynie ze swoich pięknych mozaik. Bilet wstępu do bazyliki kosztuje 10 euro, ale zapewniam was, że warto, jeśli oczywiście lubicie takie historyczne zwiedzanie, gdyż zabytek ten już od samego wejścia robi ogromne wrażenie. Oto chrzcielnica, a tam fragment mozaiki podłogowej z V wieku. Punkt obowiązkowy każdej wycieczki, czyli wspinaczka na wieżę. Wejście na wieżę jest częścią trasy zwiedzania. Warto się na nią wspiąć, aby zobaczyć Poreč z tej perspektywy.
trasie zwiedzania jest też dawny pałac biskupi. Wszystko są oryginalne fragmenty mozaiki podłogowej, powstałe pomiędzy III a V wiekiem. Jestem teraz w sekretnym kościele, gdzie chrześcijanie potajemnie gromadzili się w III wieku. Niezwykle cenny fragment mozaiki z symbolem ryby, symbolem chrześcijan. Mógłbym tu spędzić naprawdę dużo czasu. Jedno z najwspanialszych muzeów, jakie udało mi się odwiedzić nie tylko w Chorwacji, ale w ogóle. I wreszcie dotarłem także do samej Bazyliki Eufrazjusza z przepiękną złotą mozaiką w apsydzie, nad którą góruje Chrystus wraz z apostołami w niebie. Poniżej ujrzycie zaś Matkę Boską z Dzieciątkiem. W rzeczywistości Bazylika Eufrazjusza jest bowiem katedrą wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wśród wielu postaci można dostrzec także świętą Eufemię, którą poznaliśmy już w Rowinii, patronkę tego miasta, jak i samego Eufrazjusza trzymającego makietę bazyliki. W świątyni jest również jego sarkofag. Podziwiając to wszystko, można tutaj naprawdę stracić poczucie czasu, bo też to wyjątkowe miejsce jest jakby poza nim. Aż trudno uwierzyć, że wokół przecież tętni życiem turystyczne miasto. Wow, wyszedłem na uliczki Starego Miasta. Jestem ciągle troszkę oszołomiony tym wszystkim, co widziałem w bazylice. Kilkanaście kilometrów dalej i tak trafiliśmy do Nowigradu. To kolejne nadmorskie miasteczko na zachodnim wybrzeżu Istrii. W sumie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Słyszałem, że są nieźle zachowane mury miejskie, także będziemy troszkę zwiedzać, troszkę spacerować. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ulica Parasolek w Nowigradzie. Okazuje się, że tu w Nowigradzie, na Starym Mieście, tych uliczek z parasolkami jest więcej, także to jakiś znak charakterystyczny tego miasteczka. Nowigrad rzeczywiście otoczony jest świetnie zachowanymi murami miejskimi. Tutaj na przykład jedna z dawnych baszt, która dzisiaj służy jako punkt widokowy. Wielu ludzi robi sobie tutaj zdjęcia. Nowigrad, podobnie jak Rowinii, kiedyś był miastem położonym na wyspie. Dopiero później, właśnie ze względu na kurczące się miejsce, ta wyspa została połączona z lądem. W Nowigradzie jest też bardzo podobna wieża do tej z Rowin. Na jej szczycie również znajduje się jakiś posąg, natomiast miasteczko to ma zupełnie inny charakter niż właśnie Rowin. Jest dużo spokojniejsze, jest tutaj znacznie mniej turystów. Po prostu obie te wieże, ta w Nowigradzie za moimi plecami, jak i ta w Rowinii, zostały wybudowane na wzór dzwonnicy znajdującej się na placu Świętego Marka w Wenecji. Patronką kościoła w Nowigradzie jest święta Pelagia.
rząd. Wróciliśmy do Rowini. Na Umag niestety nie starczyło nam już dzisiaj czasu, także to miasteczko zostaje na naszej liście jako kolejny punkt, który będziemy chcieli odwiedzić. Mam nadzieję, że uda się jeszcze podczas tego pobytu na Istrii. No i udało się już kolejnego dnia, także kontynuujemy naszą wycieczkę zachodnim wybrzeżem Istrii. Umag położony jest tuż przy granicy ze Słowenią, a więc to kurort popularny właśnie wśród turystów z tego kraju. Sercem miasteczka jest mała starówka na wąskim cypelku z zabytkowymi kościołami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego Pelegrinusa. Warto zwrócić uwagę na znajdującą się obok dzwonnicę i studnię. Za to Umag może się pochwalić całkiem dużą promenadą. Miasteczko ma również swoje muzeum, tym razem jednak po prostu pospacerowaliśmy trochę jego uliczkami i ruszyliśmy w dalszą drogę. W kolejnym odcinku z Istrii pokażę Wam trzy niesamowite miasteczka położone w środkowej części półwyspu.